Speedy. Kamizelka, która działa jak poduszka powietrzna. Dzisiaj opowiem wam, jak wymienić nabój w kamizelce. Cześć, to znowu ja, Rafał. Wy znowu jesteście w Motopointcie. Tak jak już wspomniałem, dzisiaj pokażemy wam, jak wymienić nabój w kamizelce marki Speedy, dlatego że zadajecie dużo pytań, zastanawiacie się, jak to dokładnie zrobić, nie do końca wszyscy wiedzą. Zaczął się już sezon, prawda, wszyscy gdzieś tam już jeździmy na tory, te kamizelki zaczynają być używane, więc przejdźmy dalej. Zobaczcie, ja już mam tutaj kamizelkę tak jakby po wybuchu, mamy już zerwaną linkę, prawda, jest cała, która nam odeszła i zobaczcie, nabój przyszykowany jako nowy, nie będziemy go otwierać, pokażemy na tym, który jest tutaj. Mamy to otwarte, tutaj całą tą zatyczkę jakby naboju, otwieramy i zobaczcie, to w środku, całe mocowanie tej linki, tej kulki wbiło nam się w nabój, więc tutaj jakby nie mamy już dostępu. Pierwsze, co musimy zrobić, wykręcamy nabój. Nabój stary odkładamy gdzieś tam na bok, on posłuży nam też jako dodatkowy nabój nowy. I teraz tak, co musimy zrobić? Do kamizelki dostaliśmy śrubę, taką zabezpieczającą i klucz imbusowy. Dokładnie. To nam pomoże w tym, aby skręcić to mocowanie tej kulki do takiej pozycji, żebyśmy mogli z powrotem wkręcić, czy też wsadzić tak naprawdę tą linkę. I zobaczcie, tutaj od spodu mamy otwór. Tutaj wkręcamy sobie tą śrubę. Tak, ona wejdzie nam tak prawie do końca. Złapie gwint i teraz tym kluczem imbusowym skręcamy to do momentu, aż to zejdzie nam i wyrówna się z tym otworem. Zobaczcie, ja to skręcam. Może tak, może złapię w ten sposób, będzie na pewno łatwiej. Jakby wkręcam śrubę, a to nam schodzi w dół. Gwint ściąga nam to mocowanie w dół. I skręcamy to do tego momentu. O, jest ciężej, więc zmienimy tutaj położenie klucza. Ściągam to aż do takiego momentu, żebyśmy mieli to na równi jakby z tym otworem. I zobaczcie, widzicie? To jest teraz równo w otworze. I teraz kulka, która jest w tej naszej lince, musimy sobie tak, przeciągnąć ją najpierw tutaj przez ten otwór. Trzeba pamiętać, żeby to było wyciągnięte. O. Złączamy sobie tutaj. O właśnie. I teraz tak, tą kuleczkę razem z tym, jakby z tym pierścieniem wokoło, zobaczcie, to wygląda w ogóle jak jakiś Wenus, nie? Wkładamy sobie tutaj w ten otwór, tak żeby nam to weszło elegancko. Okej. Okay. Wciskamy. O! Ten pierścień powinien nam wejść do końca, powinien być równo z tym plastikiem. Zabezpieczamy sobie tym czerwonym plastikiem, żeby nam to nie wyleciało. I teraz wkręcamy nabój. Wkręcamy nabój śmiało, nic nam tutaj nie wybuchnie, nie ma co się obawiać, ta śruba trzyma całe nasze to zabezpieczenie. Wkręcamy nabój do oporu i wykręcamy śrubę. Tak naprawdę najbardziej czasochłonnym zajęciem w tej całej procedurze jest wkręcanie i wykręcanie tej śruby. Ona już teraz powinna wyjść łatwo. Śrubę i imbusika, pamiętajcie, chowamy sobie gdzieś, żeby nie zginął. Najlepiej w takim miejscu, żebyśmy pamiętali, bo ja często mam tak, że jak chowam coś gdzieś, żeby nie zginęło, to odnajduję to dopiero po roku czasu. To chowamy. Wyciągamy kabel na wierzch. Zapinamy zabezpieczenie. Kamizelka jest gotowa dalej do działania. No i okej, okay. My skończyliśmy i jeżeli wszystko jest jasne, to powinniście sobie bez problemu dać z tym radę. Jeżeli nie, to śmiało piszcie, dzwońcie, pytajcie i nie zapomnijcie o subskrypcji. Na razie. Musimy to tak przygotować, żeby było wszystko profesjonalnie, jak po wybuchu, nie? Już zchodzi. Opowiemy wam, jak wymienić nabój w kamizelce, ze względu na to, że zadają cię za dużo pytań.